Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Dying Light. Jest to wyjątkowy gameplay, ale o tym zaraz, bo patrzę, że to w takim dziwnym miejscu mnie zrespiło. Mam nadzieję, że nie zginę. Aj, dobra, żyję. Jest ten gameplay nagrywany dość specjalnie, bo 1 kwietnia, a może niektórzy z was się orientują w jakichś najnowszych informacjach dotyczących tej gry. Otóż 1 kwietnia, czyli wiadomo co jest 1 kwietnia, prima aprilis, Techland postanowił zrobić mini żarcik dla graczy, którzy mają właśnie w ten dzień zagrać w Dying Light. Oczywiście odcinek nie jest wrzucony 1 kwietnia, jak sami zauważyliście, tylko on jest nagrywany 1 kwietnia. Otóż oni postanowili jako żart prima aprilisowi przez 24 godziny dać za naszej postaci moce Supermana, czyli super siła i ogólnie, zresztą zaraz zobaczycie, patrzcie, uderzam go kluczem, nic, standardowo, ale tylko się na przykład przełączę na pięści, czyli po prostu żadna broń, to mam pięści, zobaczcie co się stanie. O, takiś wyjątkowy był. Czemu on nie leciał? O, widzicie? O, teraz zadziałało. Poleciała na jakieś 15 metrów. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I poleciała na 20 metrów. Teraz pięści działają? O, działają. Widzicie, kładą się normalnie jak... jak nekery przed Wiedźminem. Spadaj. O, widzicie, to są właśnie supermoce, które... były dostępne podczas... właśnie w prima aprilis są dostępne. Jeżeli ktoś grał, to również zapewne się świetnie bawił. O, i leci na 20 metrów. Oj, w dzisiejszym odcinku zabijanie będzie bardzo szybkie, trochę expa zdobędę. Można zombiakami teraz malować ściany. Bardzo ciekawe sprawa, którą nam zaoferował Techland. Widzicie, te zombiaczki latają jak... jakbyśmy normalnie Supermanem byli. Aha, dobra. Ale niestety nie dzieje się tak, kiedy używam jakiejś broni. Kiedy używam broni, to oni... to oni giją w normalny sposób. Musimy to robić tylko przy użyciu własnych pięści. Lub nóg. Skoki H też są jakieś dalsze. Teraz spróbuję skoczyć jakoś. No, chyba troszeczkę dalej niż zwykle. No i to mi się podoba. Niestety nie dali mi super zdrowia, bo wciąż tracę tyle samo życia co wcześniej. Nowe umiejętności. Poziom zwinności. Wezmę sobie regenerację zdrowia. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź... No tutaj coś jest. ...giniesz paskudną śmiercią. W sumie mógłbym dzisiaj na ludzi Raisa trafić. Niezły bym im łomot dał. No dobra, idę do tego questa, bo jakoś tak mi strasznie to długo zajmuje. Cześć, cwaniaku. Masz, leć sobie. Ten budynek trzeba oczyścić. No nie chce mi się zbytnio. A, spadać. Dobra, to gdzie jest mój quest? Gdzie ta antena jest? No, troszeczkę daleko. Właśnie, niestety mnie... gra cofnęła troszeczkę, bo w poprzednim odcinku to chyba jednak zaszedłem kawałeczek dalej, no ale gra mi cofnęła do tamtej wieży. O, rzucasz we mnie, tak? Witam, macie mniej więcej godzinę na bezpieczny powrót i znalezienie schronienia.
Ciekawe, czy tak samo jest z tymi nocnymi zombiaczkami. Muszę sobie zrobić taki nocny wypad. To ta wieża, tak? No, czyli jak zwykle wspinać się wysoko. Zaś zaraz będzie noc. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. No, szpady. Na szczęście wiem, jak się dostać do środka. Czego kurwa chcesz? Moich rzeczy trochę. Musisz się spiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raizowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź, idź. Ja już dłużej nie mogę. Weźże japę, zamknij co. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać... Dobra, którędy tu? To są mordercy. Tak, to mordercy. No, i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz, jadaczko, Christoph. Zacznij używać łba, bo nas obu tu pozabijasz. Wysoko to jest? Far Cryowskie wieże. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. No ja też. Dobra, którędy to teraz ja miałem? Tędy? Aha, dobra. Dobra, to chyba tam, nie? O, dobrze, złapałeś się. No wchodź, wchodź. Okej. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Ej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem. No wiesz, ale ja sobie troszeczkę urozmaicę i postaram się wejść na sam szczyt. Może coś tam ciekawego znajdę. O, widzicie, jest jakaś znajdźka mini, flaga. Tylko jak chcę teraz zejść? Ładny widoczek na Haran. No niedobrze, noc się zrobiła. No się już prawie noc. Gdzie mam teraz iść? Tutaj, trochę daleko. Dobra, dam radę. Zrobimy sobie taki speedrun. Nie będę się zatrzymywać po bokach. Znaczy w sumie... Jak już tam pobiegnę, to postaram się zcestować, czy na tych... Na tych specjalnych zombiaków też się da. Też działa ta nasza super siła. Ale to, żeby nie ryzykować, podejdę troszeczkę bliżej
Wieży Raisa, jest już w ogóle ta noc? Nie, jeszcze 8 minut w świecie gry. Czyli nie za długo. No mimo iż nawet jeżeli by zadziałało na tych specjalnych zombiaków, to ta super siła to i tak mogą mi oni jakieś obrażenia zadać, a super wytrzymałości nie mam. No już jest noc. Czyli jak teraz mnie złapią, to jestem w dupie. To sobie coś zrobię. Chwileczkę. Zmontujemy szpadel, weźmiemy tutaj. Czemu się nie wziął? Żeby mieć czyste ręce, bo super siła działa tylko jeżeli mamy... Jeżeli korzystamy z rąk. Podejdę bliżej, wtedy sobie stestuję właśnie. Tylko teraz, żeby nie zostać daleko, jeszcze 80. To już tutaj, tak? Dobra, to może w sumie można by było teraz zacząć testowanie. Nie, to jeszcze nie tutaj, jeszcze kawałek. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie Żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy okay, nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć... O, bez kitu, teraz jest noc. Podwójne punkty doświadczenia. Dlaczego by sobie nie pozdobywać ich troszeczkę? A gdzie? Spada. Już mi stąd. Okej, teraz spróbujmy znaleźć jakiegoś mutanta. Jest. Chodź. O cholera, na niego to chyba nie działa. A może... A nie, o, działa, dobrze, zabiłem. No chodź tu, chodź. Chodź, to on też się zajmie. Aj, żeby tylko mnie nie zabił. Oż ty w dupę, ile ich się zrobiło. Nie, szybko. Dobra, uff. Dobra, mam nowy poziom siły. Potężny atak. Oszczędzanie broni. No w sumie oszczędzanie broni. Warto to jednak mieć. Dobra, nie będę ryzykował. Idę do Raisa. Ale najpierw się prześpię. Gdzieś tutaj moje łóżko było. Okej, idziemy do Karima. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia,
że jesteś mężczyzną? Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Ale to jest chamski typ. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonany. Innymi słowy, mam po prostu ściągnąć haracz. Co ty tutaj masz? Czemu ty, kurde, nie masz tych części, co potrzebuję? Sprzedam jakieś kosztowności. Jakieś te wszelakie biżuterie, co się znajduje, to się po prostu ją sprzedaje, to jest w ogóle niepotrzebne. Chcesz do nas przystać? Bez ja. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale Gere nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać tę szansę. Okej, okay, tak więc, no jeszcze sobie na koniec zabiję troszeczkę zombiaczków. Tak więc w tym odcinku to już by było wszystko, w następnym właśnie zajmę się kontynuacją tego questa głównego, który będzie polegał na ściąganiu haraczy od jakichś tam ludzi. A ten odcinek był właśnie wyjątkowy, bo prima prilisowy, czyli nasza postać miała super siłę. Zresztą właśnie jak widać, bo jak to prezentowałem na filmiku, widzicie, to tu się dzieje. No ale to takie wyjątkowe wydarzenie było, podczas które właśnie Techland, którym Techland zrobił nam niespodziankę na Prima Aprilis. Okej, okay, tak więc dzięki za oglądanie, cześć.